Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Sport w regionalnej telewizji lubuskiej, Jan Ratajczak. Zapraszam. Lider jest tylko jeden. Stelmet pokonał Trefla Sopot 70-62 po 11 zwycięstwie we własnej hali, a 18 w sezonie zielonogórzanie są samodzielnym liderem Tauron Basket Ligi. Kolejny świetny mecz rozegrał Quinton Hosley, który zdobył 22 punkty. Jestem zadowolony z obroną, jak broniliśmy. Praktycznie 30 minut. Mieliśmy dużo błędów w zbirkach, w box-auto, gdzie pozwoliliśmy za dużo punktów i z tego drugiego ataka. A myślę, że też u ostatniej kwarty, ostatnich 7 minut nie zagraliśmy na wysokim poziomie i praktycznie skończyliśmy mecz przed końcem meczu, praktycznie. To był największy problem. W głowach już był koniec meczu i nie zagraliśmy tak, jak powinno normalno wygrać ten mecz, kiedy prowadziliśmy więcej niż 15 punktów. Gra była bardzo twarda, z jednej i z drugiej strony okupiliśmy to dwoma kontuzjami, Wasila Uskasa i Deki, który miał rozcięty łuk brzuchowy. Walka była twarda, ale tak trzeba grać. Stelmet uderzył dzisiaj bardzo mocno w nasze słabe punkty. Dzisiaj, jak wszyscy wiemy, zabrakło Leończyka na pozycji 4. Z konieczności zawiał Bendzius oraz musieliśmy grać dwoma graczami na pozycji 5, do czego no, nie jesteśmy mocno przyzwyczajeni, nie jest to nasza mocna strona. Rzeczywiście to wykorzystywał. Ostatnie minuty już parę razy niestety nam się nie udają. Prawdopodobnie to trzeba nad tym pracować i w głowie trochę, nad tym szczególnie w głowie popracować. A poza tym obrona na poziomie, tak jak ostatnio, więc to jest dobry punkt. No i już, i wracamy do treningu we wtorek, tak jak ty powiedział. Zwycięstwo pierwsze w drugim etapie sezonu odnieśli Muszkieterowie. Zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego pokonał w Nowej Soli WKK Wrocław 71-64. Double-double zanotował Maciej Kucharek. Skrzydłowy zdobył 14 punktów i dopisał do tego 10 zbiórek. Muszkieterowie w drugoligowej tabeli grupy F awansowali na 8 miejsce. Kucharek, Pełka, że ćwiczą jednak z pierwszym zespołem i tak samo Marek, który dał dzisiaj radę na pozycji 1, wiadomo, że to jest strzelec i myślę, że to doświadczenie plus parametry fizyczne zwyciężyło. Pan też miał lidera w swoim zespole, Patryk Wilk, 5-6-3. Tak, ja jeszcze powiem, że z Patrykiem jest taka historia, że on jeszcze pół roku temu to był nasz 15 zawodnik, nawet 16 w juniorach, niewyróżniający się, i ten progres jest teraz bardzo widoczny. Dzisiaj zdecydowaliśmy po treningach właśnie i po obserwacji jego postępu przez ostatni czas, że wpuścimy go w piące, no i rewelacyjny występ. A graliśmy przeciwko młodemu zespołowi WKK, który tak jak my nie odniósł zwycięstwa w tej drugiej serii. No, nam się udało, chociaż trzeba przyznać, że nam troszkę postawili takie dość ostre warunki. To jest zespół agresywny, dobrze grający w obronie. Na początku nie mogliśmy sobie poradzić z tym, no i ta, że tak powiem, nie była to taka kontrolowana przewaga, natomiast cały czas była gdzieś ta przewaga po naszej stronie. No cieszy to, co powiedzieliśmy na początku, cieszy to, że po trzech porażkach na początku tej drugiej rundy jest w końcu zwycięstwo i możemy odetchnąć, czekamy z niecierpliwością na następny mecz za tydzień z Albą Chorzów, też u siebie, tutaj w Nowej Soli.
Tym razem nie było siły na wicelidera pierwszej ligi. Szczypiorniści AZS-u w rewanżu ulegli na wyjeździe KSSPR Końskie 23-28, zmagający się z kontuzjami podstawowych graczy zespół Mariusza Kwiatkowskiego. Szansę na zwycięstwo stracił w drugiej połowie spotkania. Akademicy po 20 kolejkach pozostają ostatnią drużyną w tabeli grupy B, zachowując matematyczne szanse na utrzymanie. W sobotę przy Szafrana podejmą Wiret Zawiercie. W sporcie na dziś to wszystko. Za chwilę powiększenie, na które serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej.